Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan minister Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Witam, szczęść Boże, panie ministrze. Cześć Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam. Panie ministrze, w mediach widzimy szczepienia personelu medycznego przeciw COVID-19. To jest tak zwana grupa zero. Do tej grupy także należą pracownicy domów opieki społecznej. Panie ministrze, kiedy te osoby będą zaszczepiane? Czy one już są może zaszczepiane? W tej chwili oczywiście trwa akcja, żebyśmy jak najwięcej osób z pracowników domów pomocy społecznej, w tej pierwszej grupie są też pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej, ośrodków całodobowej opieki, żeby się zgłaszały, zapisywały do punktów szczepień, do wyznaczonych w tej chwili szpitali. I oczywiście w tej grupie zerowej będą w pierwszej kolejności szczepione. Myślę, że te szczepienia się rozpoczną na dniach, bo oczywiście w tej chwili te szczepienia głównie dotyczą służby medycznej, czyli pracowników szpitali, pielęgniarek, lekarzy, całego personelu, ale oczywiście też tutaj robimy wszystkie działania, podejmujemy, żeby jak największa liczba tych osób, które są w najczęstszym kontakcie z osobami starszymi, z osobami niepełnosprawnymi, zaszczepiły się, bo to daje szansę na z jednej strony na to, że tych zakażeń już nie będzie, a z drugiej strony też na ich bezpieczeństwo i poprawa ich sytuacji. Panie ministrze, a czy jest zapewniona odpowiednia ilość szczepionek dla pracowników DPS-ów na ten najbliższy czas? Nie ma tutaj problemu, bo te szczepionki sukcesywnie są dostarczane i po tej pierwszej dostawie już na drugi dzień do szpitali, te, które są wyznaczone, były już kolejne partie szczepionek. Oczywiście są w tej chwili kolejne szpitale wyznaczane do szczepienia. Chcemy, żeby tych szpitali było jak najwięcej, tych punktów szczepienia jak najwięcej, bo zakładamy, że wyszczepimy się w dużej liczbie mieszkańców. Mówimy o kilkudziesięciu milionach osób, które są uprawnione. I oczywiście, żebyśmy mogli mówić o sukcesie, a takim sukcesem będzie, jak się 80% osób wyszczepi w naszym kraju, to wtedy jest szansa, że pandemia będzie pokonana przez nas, a dzisiaj nie ma innej możliwości jak tylko szczepienia. Stąd też szeroka akcja informacyjna, też poprzez ludzi, którzy są autorytetami w tej dziedzinie, czyli wśród lekarzy. My również tutaj apelujemy, żeby się szczepić, żeby dać szansę tym wszystkim, którzy mogą być narażeni na koronawirusa, którzy różnie to przechodzą, jedni ciężej, jedni słabiej. Wirus jest niewidoczny, ale pozostawia ślady, a tym najgorszym momentem jest, jeżeli ktoś niestety odchodzi od nas ze względu na to. I też, co jest ważne do podkreślenia, to jest też taka solidarność z innymi osobami, bo przecież chronimy siebie, ale też chronimy najbliższe rodziny. Jeden zaszczepiony człowiek już chroni kolejne osoby, także namawiamy do szczepienia. Panie ministrze, a czy państwo mają taką informację, jak wielu pracowników DPS-ów, pracowników opieki społecznej chce się zaszczepić? My codziennie w tej chwili też będziemy zbierać takie informacje. Tu nie jest jakaś potrzeba, żebyśmy wiedzieli dokładnie ile, ale szacujemy, że w tym pierwszym okresie na pewno około 50% pracowników się zadeklarowało, ale liczymy, że będzie więcej, bo też przedłużyliśmy możliwość zgłaszania się do 14 stycznia. Do zgłaszania się w tej grupie zerowej, żeby jak największej liczbie umożliwić zgłaszanie się do szczepień. Tutaj trzeba przypomnieć, że ta pierwsza grupa to są podwójne szczepienie, bo po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach będzie jeszcze drugie szczepienie, czyli żeby była pełna zaszczepialność, muszą być dwa szczepienia i te osoby, które już się zaszczepiły, mają już wyznaczone terminy na następne szczepienie i wtedy to będzie już pełna gwarancja, że
że to szczepienie jest przeprowadzone właściwie, no i przyniesie pozytywny efekt. Panie ministrze, a od kiedy będą zaszczepiani pensjonariusze domów opieki społecznej? Rozpoczęliśmy już też akcję informacyjną do dyrektorów DPS-ów, tych osób w jednostkach całodobowych, żeby już przygotowywać te osoby, czyli zbierać ankiety. Są osoby też ubezwłasnowolnione, czyli trzeba zebrać taką ankietę od opiekunów. Od 15 stycznia rusza akcja szczepień dla osób i zapisywania się pensjonariuszy, osób już emerytów, osób powyżej 60 roku życia. Tutaj też w tej grupie będą nauczyciele, służby mundurowe. Czyli tak, kolejna grupa w tej pierwszej grupie, bo ta grupa teraz jest zerowa, która będzie szczepiona. Od 15 ruszą zapisy, a my już uruchamiamy wcześniej. Dzisiaj takie też stosowne pisma poszły do wojewodów, bo poprzez wojewody, poprzez ich wydziały społeczne komunikujemy się z DPS-ami. Przypomnę, że ich jest w naszym kraju ponad 800, ponad 200 prywatnych, także tutaj ponad 200 prywatnych, także tutaj jest potrzeba, aby jak najszybciej też przekonać pensjonariuszy do szczepienia, no i przygotować akcję, bo przecież te szczepienia, które będziemy przeprowadzać, i one też będą przeprowadzone na miejscu, czyli będą też wyjazdowe zespoły, które będą szczepić. Przecież część ludzi jest tutaj, no, która nie może się przemieszczać, także to będzie na miejscu szczepienie. Panie ministrze, a w jaki sposób będą informowani pensjonariusze o skutkach tej szczepionki, o tym, czym ona jest? Chodzi o to, żeby każdy, podejmując decyzję o tym, czy zaszczepi się, czy nie, miał rzetelną wiedzę, bo jest wiele wątpliwości wokół tej szczepionki. Więc jak będą państwo informować pensjonariuszy? To są starsze osoby, którym trzeba w jakiś sposób przystępny wytłumaczyć, no i plusy, i minusy tej szczepionki. No tutaj to jakby po stronie Ministerstwa Zdrowia będzie jakby główny ciężar wytłumaczenia zalet szczepienia się, i my tutaj do tego dokładamy swoje działania, bo jesteśmy przekonani, że na dzisiaj nie ma innej metody, aby pokonać koronawirusa, jak szczepienie. To też są przecież historyczne uwarunkowania, bo jakbyśmy popatrzyli na wcześniejsze epidemie, to tylko szczepionka potrafiła przezwyciężyć ospę, czy choroby Heidemedina, czy inne groźne, zakaźne choroby. I też były zapewne wtedy duże wątpliwości, ale no udało się pokonać. Na dzisiaj taką jedyną metodą, żeby z koronawirusem się uporać w całym świecie, bo przecież nie jesteśmy tylko nasz kraj, jest szczepionka. I tutaj też odpowiednie i publikatory, i informacje będą przekazywane do tutaj przez dyrektorów DPS-ów, ale też przez media, bo to też jest ważne, żeby w mediach była ta informacja pełna, z której też będą czerpać dużo. Dzisiaj czerpiemy informacji z mediów społecznościowych, które no nie zawsze dają tutaj prawdziwy obraz tej sytuacji. My jesteśmy przekonani, że w tej chwili jedynym alternatywnym rozwiązaniem jest jednak szczepienie się. Tak, bo z jednej strony jest ten przekaz rządowy, z drugiej strony są te przekazy, jak pan wspomniał, w mediach społecznościowych, które bardzo często są też zmanipulowane, i zazwyczaj ci, którzy podają różne sensacyjne informacje o tym, jakie zagrożenie niesie ta szczepionka, nie podają źródeł tych informacji, więc to jest podstawowa rzecz, jaką trzeba sprawdzać, czy podane jest źródło i czy to źródło jest wiarygodne. Panie ministrze, teraz jeszcze chciałem zapytać o Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Ten korpus to jest grupa ludzi, którzy pomagają osobom starszym, zamkniętym w domach, u swoich domach, którzy niestety z racji pandemii nie mogą, obawiają się, aby wyjść po zakupy, wyjść do sklepu, wyjść gdzieś, załatwić różne sprawy. Panie ministrze, ten korpus do kiedy będzie działał?
Uruchamiamy dalej. Korpus działa od października i dobrze się przyjął wśród osób starszych, bo to jest skierowane do osób powyżej 70 roku życia, ale tutaj nikogo nie zostawiamy bez pomocy i uruchamiamy go na kolejny kwartał przyszłego roku. Zapewniamy też środki finansowe. Przypomnę, że tutaj jest specjalna infolinia, z której warto skorzystać, numer 22 505 11 11. Na tę infolinię dzwoni osoba, która no, chce takiej, uzyskać takiej pomocy. My przekazujemy te informacje do miejskiego czy gminnego ośrodka pomocy społecznej. Tam już jest liczna grupa wolontariuszy, która jest gotowa do pomocy. Mamy ponad 12 tysięcy wolontariuszy. Mamy ponad 190 organizacji młodzieżowych, które chcą pomagać. Ten program też wyzwolił taką solidarność międzypokoleniową, bo dużo osób w tym Solidarnościowym Korpusie Wolontariuszy jest młodych ludzi, czyli ta pomoc jest. Też wprowadziliśmy tak zwany event wolontariusz, czyli możliwość też cyfrowego nauczania, załatwiania spraw w urzędzie dla osób starszych, które nie mogą z różnych przyczyn, ale ze względu też na obostrzenia, wychodzić z domu. I to działa. W tej chwili z tego korpusu skorzystało ponad 19 tysięcy osób i często jest też tak, że szczególnie w tym okresie teraz świątecznym zdarzały się sytuacje takie, że no te osoby po prostu chciały zadzwonić, z kimś porozmawiać i to też była ta wartość dodana tej naszej działalności, czyli nie tylko, żeby za nich dokonać zakupów, tylko no mieć możliwość porozmawiania z kimś. Oczywiście taka pomoc najbliższej rodziny, sąsiedzka jest najwłaściwsza, ale wiemy, że są też takie sytuacje, że są ludzie samotni i stąd też myślę, nie tylko przez to działanie, ale bo przecież też i organizacje kościelne, Caritas, włącza się harcerze, którzy też w tym okresie pomagali. I w tym też okresie świątecznym również był konwój solidarnościowy, który dostarczał dla bezdomnych, dla osób starszych pomoc żywnościową. Te akcje przeprowadziliśmy z Caritasem i z Towarzystwem Brata Alberta. I też to, no myślę, było dobre działanie w tym okresie świątecznym, żeby nikt nie został bez pomocy. Oczywiście dla emerytów, seniorów ważne jest to wsparcie, zwłaszcza tych, którzy są samotni, ale też istotne są emerytury. Panie ministrze, jak w przyszłym roku będzie się kształtowała ta sprawa? Kiedy będzie wypłacona trzynastka, którą obiecał rząd w tym kończącym się 2020 roku? W kwietniu były wypłacane trzynastki. Czy w 2021 również będzie to kwiecień, czy może będzie trochę wcześniej wypłacona trzynastka? Tutaj jeśli chodzi o trzynastkę, to będzie 1 kwiecień, bo to już mamy ustawowo zapisane. Wcześniej będzie ustawa o waloryzacji kwotowo-procentowej. Tutaj podnosimy najniższą emeryturę o 50 zł, czyli 13. emerytura będzie wynosić, jeżeli Sejm przyjmie to rozwiązanie, 1250 zł. Tyle będzie wynosiła najniższa emerytura. Mamy również projekt w Sejmie, który będzie, mam nadzieję, procedowany w przyszłym roku, 14. emerytury, którą chcemy jednorazowo wypłacić w listopadzie przyszłego roku. Tutaj będzie pewne obwarowanie, jeśli chodzi o wysokość pełnej emerytury, czyli to będzie ten limit, od którego będzie uzależniona wysokość emerytury. Waloryzacja jak zawsze od 1 marca. Tutaj myślę, że Sejm zdąży przyjąć to rozwiązanie w styczniu. A jeszcze dopytam o tą czternastkę, czyli nie wszyscy dostaną tą 14. emeryturę, czy każdy emeryt to świadczenie dodatkowe otrzyma? W projekcie mamy limit 2900 zł, czyli osoby do kwoty 2900 zł otrzymają wszyscy 1250 zł, bo to jest jakby ta kwota, a osoby, które przekroczą tę kwotę, będą miały tak zwany mechanizm złotówka za złotówkę, czyli jak przekroczysz, to będziesz miał odejmowaną tę kwotę, o ile to przekroczenie jest, o ile jest to przekroczenie. Czyli 2900 to jest ta granica, że wszyscy otrzymują jednakową wysokość.
A ci, którzy przekroczą, będą mieli odliczoną to przekroczenie. No jeżeli będzie to już na zasadzie, że już nie ma co odliczyć, no to oczywiście ta osoba już nie otrzyma. Czyli ktoś, kto ma emeryturę 4180 zł, nie dostanie 14 emerytury. Jak pan redaktor dobrze policzył, to tak będzie. No tak, tutaj ma tak pan rację. Policzyłem, a czy dobrze to. No, szybko tutaj pan redaktor ma panie. Matematykę skończył. Nie, 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 absolutnie. Panie ministrze, jeszcze wracamy do doświadczeń dla emerytów, czyli będzie w marcu rewaloryzacja, w kwietniu trzynastka, no i w listopadzie czternastka. Czy wystarczy pieniędzy w budżecie na te wszystkie świadczenia? Łącznie to, o czym rozmawiamy, czyli 13, 14 emerytura i waloryzacja. Waloryzacja prawie 10 miliardów złotych, podobnie 13 emerytura i 9 miliardów 14 emerytura. Mamy zapewnione środki zapisane w budżecie. Budżet jest przyjęty, czyli nie ma zagrożenia wypłaty tych świadczeń. Panie ministrze, a jak będzie wyglądała z kolei świadczenie 500+, bo to też jest sztandarowy projekt, do którego rząd często wraca, o którym często mówi, zwłaszcza w kampaniach wyborczych. Jak będzie wyglądało świadczenie 500+ w przyszłym roku? Bo chyba będą tutaj pewne zmiany, co prawda nie dotyczące wysokości kwoty, ale innych wymogów formalnych. Teraz wprowadziliśmy nowy okres, że tak powiem, zasiłku biorców, czyli mogą teraz osoby, które będą korzystać z programu 500+, muszą złożyć na nowo wnioski i ten okres będzie liczył się od 1 lutego będzie można składać w wersji elektronicznej wnioski, od 1 marca w wersji papierowej ten okres będzie od 1 czerwca na nowy już okres rozliczeniowy, czyli do końca marca, do końca maja można będzie te wnioski składać. Zrobiliśmy to w roku 2019, czyli w 2020 nie trzeba było składać wniosków na te same dzieci, chyba że ktoś urodziło się dziecko, to oczywiście musiał złożyć, ze względu na to, żeby nie było kumulacji wniosków w okresie letnio-jesiennym. Wtedy wszystkie te programy zaczynały się w sierpniu, we wrześniu, w październiku. Stąd też był duży natłok. Wiadomo, że w urzędach też wtedy trochę jest mniej pracowników, są urlopy. Stąd przenieśliśmy program 500+ na wiosnę i teraz będą te okresy majowe, od maja się rozpoczynające na kolejny okres zasiłkowy. Czyli teraz trzeba będzie ponownie dla tych osób, które korzystając z tego programu złożyć wniosek w lutym bądź w marcu, bądź w kwietniu czy w maju oczywiście, bo tutaj nie ma tutaj tylko jeden miesiąc, tylko można przez 3 miesiące wnioski składać. Oczywiście, a jeżeli panie ministrze, ktoś... a jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o wyprawkę plus? Wyprawka plus zostanie w tym okresie 1 lipiec, 1 czerwiec, bo to jest wyprawka szkolna, czyli tutaj utrzymujemy to w dotychczasowej postaci, czyli tak, żeby można było już to wypłacać w sierpniu i we wrześniu, i do końca listopada wyprawka szkolna jest wypłacana. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Czas naszego programu dobiegł już końca, a w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia dzisiaj gościł pan minister Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już jutro o godzinie 21:40. Początek naszego spotkania. Teraz życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.